Hurgada po raz pierwszy i idziemy na plażę Marina. Dziwną uliczką oczywiście. Łóżka na drodze. Podoba mi się ta skromność. Niesamowita. Kurde. Rozpiździel totalny tutaj jest. Co? Tu jest rozpiździel niesamowity. Fajne, lubię takie snapsy. Najlepsze są. Dobrze, tylko trzeba skręcić gdzieś prawo albo gdzieś. Zaułek niezły. Kurde, gawędzi. Musiałem wam pokazać ten pomniczek. Taki specyficzny, pewnie ci co byli to znają. To jest cały dalej drogę na port. O, meczet jest bardzo bogaty. Gdzieś dom spłaszczy. To jest spoko. To jest dopiero fajne życie. Dał cała ta fasada na początku XX wieku. Potem i całe przeżycie na tym, to dalej to brało. Wszystkie te mozaiki mi co 15 lat mają. Jasne? Zapraszamy do... Wszystko pomieszane razem i jeszcze trochę więcej. Arka na wieku tak, ale też jak bazylika. Ale nie ta bazylika, która ma wielką, to ma 3. Raz. Dwa, trzy. Wszystkie te kolumny stały w innych starych świątyń. I dlatego nie ma symetrii nie. Chodź.
8 osób zamówili już wielbłądy. 4 osoby zamówili breczki. Czy ktoś jeszcze chciał? Czy ktoś jeszcze chciał dołączyć do nich? He? Ostatnia szansa. Kluczowa szansa. Już gratuluję. Nowy metro, nowa stacja metrowa. To jest ta 4. linia metrowa. Już Państwo będą mieli za 1,5 roku już z lotniska. Dotąd metrem. Jeszcze raz. يا مفتاح كل عمر عديد يا رب كوشة كوشة يا كوشة فينك يا كوشة ميكا All is good. Kena masaj? Masaj. Stąd będzie z góry zrobisz cię naraz. Thank you.
miasta. Gdzieś tam z tyłu go widać, co tutaj scena. Dowiedziałem się, że ta scena powstała po to, aby odbyło się tu wesele jednego synu miliardera egipskiego. Tutaj widzicie ta scena. Nie wiem, na ile była to wesele, ale pewnie 3000 osób. Dwa razy w roku tylko można robić tutaj imprezę. Są wesele, są też reklamy firm samochodowych. Nie będę tutaj mówił, jakie firmy chodzi. To wiadomo, że na tle Sfinksa to jest fajna reklama. No i tylko dwa razy w roku. To można się zastanowić, jaka to musi być flota, aby zapłacić jakie pieniądze, żeby tutaj było wesele. Wiadomo, tam reklama długo trwa, ale wesele to jest duże chyba, chociaż czasami reklama też może trwać miesiąc. Niesamowita sprawa. Słuchajcie, sezon. Jestem prawie już tutaj, który dzisiaj jest? 28 czerwiec. Jest upalnie nam. Woda. By nie dać się kurde. $1 i bak się wzięła. Będzie ok. Wrażenia masakryczne. Korzystać ze wszystkiego, co się da. Płacić z wycieczek po milu do $10. Thank you.
To jest start naszych dziadków, praca naszych dziadków. Do dzisiejszego dnia zajmują się tą pracą, mają ten sam sposób, tą samą technikę, te same narzędzia. Alabaster podobny do marmuru. Marmur robi bardzo drogi. Dlatego dużo turystów, jak wsiadą do Egiptu, kupują pamiątki do alabastru. Bo pan zadał pytanie, takie prawdziwe dobre pamiątki, gdzie można zamówić albo gdzie można znaleźć. I poprosił, żebym powiedział. W tej fabryce przed nami oni produkują rzeczy. Tu na lewo jest dolina robotników i arystokracji. Dostojników na prawo jest świątynia rabinią.
I to już jest koniec. Nie ma już nic. I to już jest koniec. Czasów w Egipcie i w hotelu Bolawista. Czekamy na transfer. Jeszcze z godzinkę. I wracamy do Polski. Ogólnie rzecz biorąc, hotel spoko, czysty, ale jedna uwaga, jedzenie monotonne, śniadanie to samo, obiad to samo, kolacja to samo, żeby nic nie zaskoczyło. Oczywiście spoko, można się najeść tego, zjeść, kurczę, ryż. Parówki biała, czerwona, sałatki, ale tak jak mówię, jedne to kurczaki, żółowe mięso, ale jedne to sałatki. Monotonia. Ale tym mówię, można zjeść. Można sobie pojeść nawet to monotonię. Ale komuś nie prosi, już ta monotonia, że ma na wprostotę, to jest płatny. Ta knajpa, chyba tam, tylko gdzieś tam, do recepcji. Do recepcji jest jeden i przy plaży jest drugi. Pamiętam, że jest wysoki standard i wysoki cel. Cóż, spoko. Miasto Hurgada, większość pewnie wie, o co chodzi. Byli tutaj, a dla tych, co zamierzają tu przyjechać, polecam ten hotel dla tych, co lubią morze blisko i centrum blisko. Bardzo dobrze położone. Morze dwa kroki, centrum wychodzić z hotelu pod nosem. A ktoś lubi spokój, to bez centrum, bez zakupowa, to. To nie musi wychodzić z tego hotelu. Oczywiście jest ochrona, jest policjant, sprawdzają opaski, ale to ma do pasy. Jeśli kończy doba hotelowa 12, czyli w południe, odchodzi się, wynajduje się, uczynają opaski. Dajemy jakąś karteczkę, która upoważnia do obiadu, jeżeli ten transfer macie później po obiedzie, bo obiad jest o 13. Więc uczynają opaski, tylko macie prawo do obiadu i do napoju. Możecie skorzystać z napoju, tylko nie alkoholu. To wszystko. Było. Ale zapraszam do Egiptu ogólnie. Ja mówię, że do tego hotelu, do Hurgady. Zapraszam do Egiptu. Nawet w tym czasie, gdzie opisują różne wypadki rekinowe, ale jest jakaś tam pewnie też propaganda, jak gdzieś tam już napisałem, dokarmianie przez ludzi, przez osoby, które organizują wycieczki, specjalnie dokarmiają właśnie mięsem. No i w tym akurat sposobem, gdzie się zanęcają w takie miejsce. No i właśnie tak to się może skończyć tego statku. Proszę się nie bać, plaże tu pootwierane były i tak dalej. Są do tej pory. Pięto w Hurgadzie, w Belawiście i w sąsiednich. Także to są fake newsy. Większość. Nie znam, to nie będę wam przecież nagrywał transferu ani lotniska, bo to nic ciekawego. Pa, do zobaczenia w innych miejscach. Jest Ryanair na końcu.